Henryk Łabędź został nowym prezesem zakładów mechanicznych w Tarnowie. Dotychczas był wiceprzewodniczącym Solidarności w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w zakładach mechanicznych. Ma 54 lata i jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w radach nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Tarnowie i Funduszu Gospodarczego Region Małopolska. Z zakładami mechanicznymi związany jest od blisko 30 lat. Nie myślę zmieniać tutaj w sposób nieroztropny kadry kierowniczej. Daję sobie jakieś 2-3 miesiące. Zmiany będą, ale to wynika nie z rewolucji, tylko z ewolucji. Po prostu z mojej oceny pracowników, czy chemia zaistnieje między mną a jakimś kierownikiem. No to musi być w jednym kierunku, musi być takie działanie. I jeżeli stwierdzę, że nie ma, to w sposób cywilizowany będziemy się rozstawać, natomiast absolutnie nie planuję rewolucji. Najważniejszy jest człowiek, a nie maszyny, które można kupić, wyremontować, budynki, i dlatego te relacje interpersonalne muszą się tu zmienić. Kierownicy zakładów mechanicznych średniego, wysokiego czy bardzo wysokiego szczebla są bardzo godziwie wynagradzani w przeciwieństwie do pracowników. I to też nie wynika z tego, że byłem związkowcem i nagle tu pracownicy będą rządzić. Absolutnie takiej myśli nie dopuszczam. Natomiast stwierdzam tylko fakty, że tutaj są duże zaniedbania finansowe, więc będziemy szukać środków, aby je zwiększyć w mniejszym lub większym wymiarze. Natomiast kierownicy mają obowiązek, będąc dobrze wynagradzani, wydawać polecenia zrozumiałe dla pracowników, którzy nie mają wcale konieczności zrozumienia tych rzeczy, ponieważ oni nie mają dostępu do jakiejś innych informacji. Zakłady mechaniczne w Tarnowie są bliskie podpisania umów dotyczących realizacji projektu Pilica. To przeciwlotniczy system bardzo bliskiego zasięgu, dedykowany do obrony ważnych obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km. Udział tarnowskich zakładów w realizacji tego systemu mógłby zapewnić przedsiębiorstwu rozwój na długie lata. Na pewno oznaczałoby to również znaczący wzrost zatrudnienia. Bardzo zaawansowane są rozmowy na temat Pilicy, o którym Państwo wiecie o tym doskonale. To są kwoty duże, które zabezpieczyłyby stabilizację taką naszą produkcyjną na co najmniej 6 lat, jeżeli chodzi o zakłady mechaniczne, więc to jest ważne. No i przy zwiększonej produkcji wiąże się zatem zwiększenie zatrudnienia już według tego takich wstępnych informacji, jeżeli by ten program Pilica doszedł do skutku, a to jest kwestia kilku miesięcy maksymalnie, bo to finalizowane rozmowy takie bardziej szczegółowe będą w sierpniu. Jeżeli by doszło do podpisania tej umowy, to w ciągu kilku miesięcy musielibyśmy zatrudnić około 100 pracowników. Oczywiście fizycznych. W zakładach mechanicznych w Tarnowie pracuje dziś około 700 osób.